Siema, wybiła północ przed chwilą i robię to pojebane zadanie. Strasznie się boję, bo kurde, nocą po Monachium chodzić to jest to, czego nie chciałem robić. Zastanawiam się, czy chodzić tutaj bardziej po tych takich bezpieczniejszych ulicach, czy od razu wybrać się na miasto. Mam tam trochę kilometrów z 6, przez co 4 prowadzą przez las i tego się najbardziej boję właśnie. Nie chcę iść przez ten las, te 4 kilometry, dlatego muszę się zastanowić jeszcze dobrze. Mam Energola plus w plecaku jeszcze 4 inne, także myślę, że nie usnę. Szkoda, że nie mam dzików żadnych. Ale no nic, tak jak w tytule widzicie, robimy dzisiaj 100 tysięcy kroków po Monachium. Postaram się 124 zrobić, tak bym chciał najbardziej. Czy mi się uda? Nie wiem, 100 koła muszę zrobić. Mam nadzieję, że będę umierał dzisiaj. Oczywiście pozytywnie, tak wiecie, sportowo. Bo chcę dzisiaj pokonać wszystko. Oprócz, że mam nadzieję, że nie będzie żadnego nożownika, tylko chur. Ale znalazłem trochę światła i aktualizacja. Wbiliśmy 10 tysięcy kroków przed chwilą. Jest pierwsza 30, także dość spoko time. 45 minut na 5 koła kroków. Dla mnie ok, bo myślałem, że około godziny będę robił 5 koła. Ale na początku trzeba przyspieszyć. Przed chwilą widziałem samochód, taki ciężarowy z DHL-u. Teraz mnie nie widać, więc teraz dokończę. Bo tutaj światło. Taki ciężarowy samochód z DHL-u, gdzie z przodu były takie dwa jakby, kurde, przecięcia, jakby się kierek ktoś wbił. Raz, dwa, ja od godziny nikogo nie widziałem na drodze, żadnego człowieka, żadnego samochodu i troszeczkę się wystraszyłem. Ale no, wyobraźnia źle działa po prostu. Ej, o tej porze Monachium całkiem puste, jest totalnie straszne. Jak się idzie tak samemu. Masakra. Jeszcze jak ktoś przejdzie za jakiś czas. Masakra. Powtarzam się, ale jest... Jest druga 48, a ja mam 18 tysięcy kroków i lecimy dalej. Trochę mi się chce spać, mam nadzieję, że rano poprawi mi się to. Jest trzecia 30 chyba mniej więcej. Niedawno wbiłem 20 tysięcy kroków. Mam już 22 chyba. Nie wiem, ale idziemy spoko. Mam cel wbić 30 tysięcy i zrobię sobie przerwę chwilę. Do 5 rano, jak wbiję 30 koła. Więc jak najszybciej zrobię te 30 koła, tym więcej będę miał przerwy potem. W sumie to trochę bolą już nogi, nie powiem. To dopiero 3 godziny minęły. Gdzie tam do 24? Jeszcze 21 godzin. Niecałe. Przerąbane. Ale no nic. Tak chciałem, tak musi być. Powiem wam, że ten vlog jest nagrywany dzień przed finałem Euro. Także widzicie, to publikowane jest dużo, dużo dawniej. Wszystko przez to, że no nie mam jak tutaj montować tego wszystkiego. Mam problem taki, że nie mam tutaj żadnego komputera ani laptopa, gdzie mógłbym ten materiał zgrać. I no, siedzi cały czas na karcie pamięci na GoPro. Dopiero zmontuję, jak wrócę do Polski. Już jest grubo po czwartej. Chyba 4:05. I cały czas jest ciemno. Wybiła piąta. Mam 33 tysiące kroków. Czyli bardzo dobrze. Lepiej niż zakładałem. Ogólnie zaplanowałem sobie to. Spać mi się chce strasznie, nie powiem. Mam nadzieję, że jak wiecie, wybije jakaś późniejsza godzina, to mi się odechce. Bo jak tak będzie cały czas, to masakra. O 12, czyli za 7 godzin, wybiją mi 24 godziny bez snu. I to może być problem tej dzisiejszej podróży. Ale ustaliłem sobie tak, że idę teraz do domu. Ogólnie jest widno, ale mgła straszna. Ustaliłem sobie, że idę teraz do domu. Będę miał 35 tysięcy kroków, będzie około 5:20. Idę spać na pół godziny. Będzie 5:50 i wtedy wstaję, zmieniam opony, czyli skiety, zmieniam koszulkę, troszkę się obmyję i tak 6:05, 6:10 wybijam z chaty i nabijam do 70 tysięcy wtedy. Powinno to wbić około 11:00, po 11:00 troszeczkę, wtedy mam czas do 12:00 odpoczynek. Mam nadzieję, że będzie to przynajmniej pół godziny. Och, trochę mi się w głowie. Nie powiem, że... Kurwa, no jebie mi się w głowie, no bo
Ja pierdzielę, 35 tysięcy kroków, a jest 5 rano dopiero. W ogóle patrzcie, jak to wygląda przez mgłę. Klimatycznie strasznie. Okej, ja już po tej mojej przerwie domowej, ale w ogóle wyszły inne plany niż... Wyszło inaczej niż planowałem, a mianowicie miałem przyjść do domu, tak jak tutaj mówiłem, 5:15, 5:20, przespać się pół godzinki i wyjść koło 6:00, ale wyszło inaczej, a mianowicie poszedłem do domu dopiero o 6:00, wróciłem. Zrobiłem do tej pory 40 tysięcy kroków, do tej 6:00 właśnie, i postanowiłem godzinkę się przespać, bo mówię, tak sobie wyliczyłem, że mam na tyle dużo czasu, że mogę godzinkę się przespać, a dzięki temu, wiecie, będę miał więcej siły po to chodzić i raczej w trakcie mi się już nie odechce. Mam jeszcze Energola, zaraz będę pił, to mój drugi na dzisiaj, mam jeszcze dwa w plecaku, także bardzo spoko. Ogólnie, spoko, totalnie mnie nogi bolą. Strasznie mnie nogi bolą, naprawdę, ledwo chodzę. Ja nie wiem, jak ja dam radę wbić jeszcze 80 tysięcy kroków, ponad 84 tysiące. No nic, ale wybrałem sobie miejscówkę, na którą idę. Pokażę wam fajną dzielnicę w Monachium, bardzo bogatą. Tam jest Gucci i w ogóle dużo zajebistych samochodów. Potem przejdziemy się do English Garden, nad jeziorko jeszcze, potem pójdziemy potem na pałacyk do domu i powinno to być właśnie te 124 tysiące kroków. W ogóle wam jeszcze nie pokazywałem ani razu, ile mam kroków, bo nie wiem, czy to będzie widać na telefonie w ogóle. Ale patrzcie, nie widać coś. 41 tysięcy zaraz i rozbity iPhone. Tam przede mną jest wiatrak, który zasila całą Allianz Arenę i wszystkie obiekty Bayernu Monachium. A tutaj, zaraz przy stadionie Bayernu, mamy przystanek, który nazywa się FC Bayern Campus. I taki oto wiata przystankowa. Zapomniałem, jak to się nazywa. Ciekawe, co są skórzane. Nie, plastikowe. Ale i tak fajnie, tam jeszcze jeden jest. FC Bayern Campus. Tam na lewo jest ich baza treningowa, przejdziemy się tam. Nie, no, na razie nikt. Jeżdżą jakieś auta, ale tu jakaś babka jedzie. To nie są chyba piłkarze. Właśnie mamy tutaj ośrodek Bayernu Monachium, ośrodek bazy treningową. Tam idzie ktoś z Bayernu w koszulce. Jakiś młodzik tak jakby. Ostatnio tego poinformowali, że młody Maciej Musiałowski, Mateusz czy Maciej, nie pamiętam już, ja z nim grałem w piłkę, on jest z Częstochowy i on jest z Liverpoolem, z pierwszą drużyną na obozie teraz. Na jakiś tam obóz wyjechali. Stary, kumasz to? Nie wiem, czy to widać, ale ten tramwaj ma tęczowe flagi. Tak się tutaj szanuje hulajnogi. O, tutaj zobaczcie. Mają flagi, ale nie tylko tramwaja mają, bo autobusy też. Ja pierdolę, nie mam już totalnie siły na nic. Fajny przystanek. Autobusowe czy tramwajowe, chuj wie. Ej, nawet w połowie jeszcze nie jestem tego, co sobie założyłem. Czyli 60, kurwa, 124 tysiące miałem zrobić. Minimum 100 koła. Mam 60 w tej chwili. 100 koła zrobię na pewno. W ogóle dość ładna dzielnica taka. Tutaj jest. I fajna dziewczyna jechała. Ale ja pierdolę. Nogi odpadają mi totalnie. Ale kurwa, chciałem cierpieć. Mówiłem na początku tego filmu, że chcę cierpieć jak skurwysyn i tak się dzieje. Nie przeklinać powinienem. Ja nie wiem, co mówię, jestem wyjebany totalnie. Nie mam na nic siły, żeby to się już skończyło, kurde. Jeszcze nie robiłem nic gorszego chyba. Każdy krok kolejny to jest większy ból. Zalałem się monsterkiem, ale masakra. Ja pierdzielę, naprawdę. Naprawdę zalałem się monsterkiem. Nie no. Nie no, kurwa, nie mam siły. Muszę te 100 koła zrobić dzisiaj. I koniec. Miałem 124, ale nie ma szans. Totalnie. Przeliczyłem się, naprawdę, te pierwsze
40 koła poszło w miarę gładko w porównaniu z tym, co się dzieje teraz. Miałem nie siadać przed 70 tysiącami, ale nie mam totalnie, kurwa, siły. Ja pierdzielę, mamy godzinę, nie wiem którą, 11:30, jestem w English Garden. Na razie nie mam siły nic o tym nawet poczytać więcej. Muszę odpocząć chwilę, napić się i sobie coś przeszamać. Dzisiaj odbywa się tutaj na rynku jakaś parada równości. To jest Marion Plac, również we flagach. Widzę, że tutaj dzisiaj na grubo. Dobra, nie wiem czy mnie słychać, ale jest godzina 14, a ja już mam 70 tysięcy kroków. 13 jest oczywiście, a ja mam 70 tysięcy kroków, także jest całkiem ok. Mimo, że nie mam już siły, to myślę, że te 30 jeszcze zrobię, bo dopiero 13, także mam jeszcze 11 godzin. A jak w 13 zrobiłem 70, no to w 11:30 zrobię na bluzie. Spoko jest na pewno to, że jak już odbywa się tutaj ta parada, to tak jakby, no nie ma tak jak w Polsce, że zaraz zbiera się jakaś grupka kiboli, która próbuje, wiecie, stawiać opór, przeciwstawiać się temu, tylko po prostu jest to i tyle, no. Nic się nie dzieje więcej. I to jest okej. A co nie jest okej? To, że mnie cholernie bolą nogi. Ale potrzebowałem takim plasterem. Powiem wam, że teraz jest już dużo lepiej i udajemy się na chyba jedną z najbogatszych dzielnic w Monachium. Dzielnic, ulic. Nazywa się tak. I oto ona. Jeszcze zobaczcie z tej strony. Zaczynamy totalnie z grubej rury, ponieważ od sklepu Gucci. Patrzcie się, jakie tutaj stoją samochody. Po tamtej stronie mamy sklep Giorgio Armani oraz Dior. Patrzcie, jakie tutaj w ogóle auto stoją. Tutaj stoi Bentley. No, ta dzielnica jest naprawdę gruba. Widziałem tutaj niesamowite rzeczy. Sklep Dolce i Gabbana w remoncie, jak widzimy, oraz Versace. Wie jak to się czyta. Po drugiej stronie mamy Balenciaga, Fendi i G-Klasy. Nie mam siły. Czuję tylko, jak każdy kolejny krok coraz bardziej zabija moje nogi, ale zarazem zabija te golenia, zabija słabość, która we mnie tkwi. Ale i tak wam powiem, nie powtarzajcie tego. Jest to masakryczne wyzwanie. Jest teraz godzina 14. Ja mam 75 tysięcy kroków, jeszcze 25 tysięcy do końca. Na ten moment chęcią bym tego nie dokończał dalej. Dobra. Postanowiłem. Jestem wykończony i nie dam rady dalej iść. Masakra. Kończymy, no niestety nie dałem rady. Jestem lamus. Nie no kurwa, żartuję. Patrzcie ile mam tych kroków już. 85 tysięcy. 85 tysięcy, zostało jeszcze 15. Miało być 124. Czasowo
jest tak, jak sobie zakładałem, więc jeżeli o to chodzi, dałbym radę, ale jeżeli chodzi o to, jak się czuję, jaki jest stan moich nóg, to nie ma szans. Już na skraju wyczerpania, ale ostatni przystanek rozrobiłem sobie i kolejne już kroki do 100 tysięcy robimy na raz, bo zostało jedyne 7011 kroków. Także zrobimy to na raz i koniec tego. Za każdym razem, jak ruszam z posiedzenia, to czuję się, jakbym miał i zaraz te nogi do amputacji oddać czy coś. Jak kaleka totalna. Zobaczcie. Jak nie dzisiaj, to nigdy. Boję się strasznie, ale robię 100 tysięcy kroków dzisiaj. Przez 24 godziny. Zobaczcie, czy mi się uda. Witam was. 20 godzin później. Udało się zrobić 100 tysięcy kroków. Jestem totalnie wykończony. Już ledwo chodzę. W sumie już od jakichś 4 godzin ledwo chodzę. Widać po mnie. Nie spałem jakieś 40 godzin ponad. Także mam nadzieję, że należy się za to skopywanie linku, komentarz i serducho.